Czym różni się Dakarówka od Yamahy, którą startowałeś w cross country? Dakarówka jest dużo cięższym kładem. To jest waga rzędu 260 kg. Kład prawie tak ciężki jak kład czteronapędowy, ale on też musi być w cudzysłowie pancerny. Bardzo ciężki, mocny tylny wahacz. Najmocniejsze przednie wahacze, jakie są na rynku, bardzo wytrzymałe, takie, że nawet uderzenia w głazy nie zniszczą tych wahaczy, no to już musiało być naprawdę potężne uderzenie, wtedy już cała rama niestety cierpi. To jest kład duży, masywny, ale też mocny i bardzo wytrzymały. Przede wszystkim wytrzymały jest silnik, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tym roku motocykliści z czołówki światowej startują w Dakarze 450-kami, tak zwana grupa Elite, i oni muszą przewidywać użycie trzech, nawet czterech silników w ciągu Dakaru. Mogą odbudowywać te silniki, które ulegają zużyciu czy uszkodzeniu. To jest naprawdę niełatwe wyzwanie. Ja mam silnik, którym mam nadzieję przejechać cały Dakar, chociaż oczywiście, jeżeli coś by się okazało niedobrze, to możemy ten silnik wymienić. Jest to kład większy i cięższy. W cross country w tym roku jechałem Hondą 700 w Emiratach Arabskich i to jest moim zdaniem odpowiedni kład do tego rajdu. Tam nawet Dakarówką by się nie bardzo dało jechać, no a już zupełnie nie dałoby się jechać Dakarówką rajdu Sardynii, który jest ekstremalnie trudnym górskim rajdem i gdzie właściwie no, każda największa trudność tego rajdu byłaby tak ciężkim kładem jak Dakarowy niepokonywany. Ja tam wielokrotnie praktycznie wypychałem po skałach tą 450. Całe szczęście, że Yamaha YFZ450 jest kładem lekkim, dużo lżejszym od Dakarówki. Tam mogłem sobie dać radę.